Cześć, siemanko, ja jestem Squido, witam bardzo serdecznie w odcinku 35. wakacyjnego Minecrafta. Muszę wam się do czegoś przyznać, bo popełniłem trochę błąd, za który musiałem zapłacić, na szczęście nie całym światem i całą serią, ale na pewno nerwami i kilkudziesięcioma minutami naprawienia świata. Trochę się mój ekipunek może nie zgadzać z tym, co było wczoraj, wcześniej cokolwiek, ale świat się zgadza z tym, co graliśmy wczoraj i z tym, co aktualnie jest, i to jest najważniejsze. Dlatego za wszelkie tam niedociągnięcia i niezgodności Was bardzo serdecznie przepraszam. No ale tak to jest, jak się po prostu wczyta świat na nie tym save'ie, na którym e, się właśnie powinno no więc tutaj taka sortownia trochę, nie na znaczy niestety nie automatyczna o, widzicie na przykład, to mi się podwoiło no ale skorzystamy z tego, bo ja jestem taką osobą, która będzie korzystać na tym, na tych błędach to skorzystałem, brawo brawo Squidos, skorzystałeś. Usunęły mi się te ulepszenia Musiałbym to robić w kowadle aby się nie usunęły No ale mniejsza i tak z tym Na szczęście to jest tylko Takie, takie słabe ulepszenie O, mamy 30 level znowu Aha, znowu, ja nie mam siekiery A Gdzie ja się wróciłem z tym ekwipunkiem? To szkoda gadać Na szczęście chyba diamenty Mam w takiej ilości jakiej miałem Ho Dobra, z ekwipunkiem się wróciłem do naprawdę prehistorycznych czasów. No niestety. Natomiast dużo na tym nie straciłem. Tak, miała być siekierka. Tutaj proszę bardzo, Lazuryt, jest siekierka, jest 30 level. Jest, wszystko się zgadza. Ja Szkoda, tylko że taki powrót, jeżeli chodzi o ekwipunek. Wydajność 4 i niezniszczalność 3, czyli to samo w sumie. Nic, nic takiego się nie zmieniło, tylko trzeba od nowa to zrobić. No, i pewnie mam więcej nie wiem, diorytów, granitów i tak dalej, bo wydałem je przecież tutaj, żeby robić. O, to. Czyli to jest dior wypolerowany. To mam tego na pewno więcej, bo skoro ich tutaj nie wydałem, tylko skopiowałem sobie z przyszłości, no to jest logiczne. Fajnie się kopię, muszę przyznać. Yy, mamy shadery. Aha, i mamy też ciemność. Dawać tu jakąś stazonkę szybko jest. Dobra. Spadam. Krowy są, świnie są. Dobra, wszystko mam nadzieję, że jest tak jak z poprzedniego odcinka na tym świecie. E, nie sprawdzałem ten na dole, ale skopiowałem wszystkie regiony. No to chyba tak jest. Ehm, dlatego, no, jeszcze raz przepraszam za swoją pomyłkę, swój błąd. Postaram się bardziej pilnować swoje myszki, żeby nie mi skliknąć się i nie włączyć tego świata na innej wersji, na która by mi zniszczyła wszystko. Znowu po raz kolejny, i planuję robić też częstsze kopie zapasowe. No to wtedy tego problemu też by nie było po każdym odcinku, zrobić kopię zapasową. No a dziś, a dziś, bo już 5 minut, tak siedzę i nie robię nic. No to właśnie chciałem coś zrobić. Ja wiem, że FPS jest orki. Saorki, ja wiem, dużo osób narzeka na te FPS-y, ale nie ma aż takiej tragedii. Jak są lagi, no to one występują, no dosyć rzadko. No nie ma naprawdę na co narzekać. Trochę drewna, trochę, nie wiem, płotków, patyków, gdzie patyki? Ach, e, tego nie. Chcę zrobić wszystko z jednego rodzaju drewna. Aha, te płotki też się nie nadają. Bo są innego koloru. Jak będę potrzebować innego koloru, to sobie wezmę. Ok? No. To jest taki mono. E, monołudowy domek, czyli z jednego drewna. O, szukałem takiego fajnego słowa. No ale lepszego nie mogę znaleźć. Te płytki nie są potrzebne przyciski też nie. Klapy no też to nie jest coś, co bym chciał. Ehm. Te półbloki bloki, proszę kilka. Te schody, proszę kilka. A jeszcze ok. Patyki, proszę kilka. Ops. Przesadziłem chyba, ale trudno. Tabliczki, proszę, kilka. Wow, to też przesadziłem trochę. Z nimi chyba. No, um, Łódek, proszę, kilka. Nie wiem, po co mi łódka tak w ogóle. Chyba do następnego odcinka, jak, jak już, dobra? Nie, łódek, łódek sobie odpuszczam. Łódki, gdzie jest moje drewno? Dębowe, tutaj jest, dobra? Ale tego nie chcę. E, pochodnie by też się przydały, bardzo chętnie. Ramki, ramki też. Nie, no do ramek trzeba skórę, z krowy. Trochę mam, ale nie aż tak dużo. Drabinki mógłbym zrobić, wędki, siano, craftingi. No, craftingi, czemu by nie, właśnie craftingi. Dobra, ale to tyle na początek. Idziemy sobie jeszcze coś zabrać. Tylko co? Stąd nic. Skóry z krowy, cztery. By były, były cztery ramki na początek. Dobra, niech będą. Nie wiem, jak się tutaj to znalazło. To jest jakaś pomyłka. Hmm. I płotki miałem zrobić. O, no właśnie, bo o nich zapomniałem. I pochodnie, właśnie, bo to po nie poszedłem. Już mi się przypomniało. No, ale płotków tak porządnie sobie zróbmy i furtki czy też cztery na przykład jak już do kompletu także całkiem fajnie sobie poszalałem z tym drewnem będzie z czego budować a teraz najważniejsze, co budować gdzie są moje hmm pochodnie nie ma ich tu No jest dużo patyków Przydadzą się Dobra Weźmy sobie trochę węgla i zróbmy z niego pochodnie I zrobimy tak Cały stack O Zrobiłem więcej Aha, miałem je w kwipunku już wcześniej z Quido. Dobra Jednak je miałem tutaj, były Szukał Hilary pochodni, znaczy Squidward szukał pochodni. Miał je cały czas w jakiś punktu, tylko w tym miejscu, a nie w tym. Dobra, mniejsza. Aha, jeszcze te ramki. Zapomniałbym. Lecimy dzisiaj totalnie z wyposażeniem domu. Empatyczki mi się skończyły. Dobra, nie są potrzebne. Um, miał być dom taki pusty. Coś mi się z telefonem dzieje, ale miał być dom taki pusty. Ta część na pewno będzie pusta, bo tutaj chciałem mieć właśnie taką przestrzeń do oglądania tych różnych tutaj widoków. Na tym render distance nic nie widzę, ledwo jest 20 fps. -ów. Ale ta część domu, tutaj, ta, ta i ta jeszcze tutaj, no to mogłaby być właśnie jakoś ogarnięta fajnie. Ja tutaj wcześniej próbowałem wrzucać te bloki, natomiast moim zdaniem to fajnie nie wyglądało, chociaż może. Jakiś sens w tym może jest. Zobaczymy. Raz i dwa. A najlepiej to tak. O. No tutaj z tej strony w sumie to już jest. No ale tak fajnie tutaj to na pewno to nie wygląda. Tak to wygląda nawet tragicznie, ale nie wszystko stracone, bo mamy przecież płotki, i po to one zostały. Oj nie. Oj nie. Ostrożnie z tym się trzeba obchodzić. Po to one zostały stworzone, żeby coś takiego zrobić, i to już wygląda bardzo fajnie. Muszę przyznać, że mi się podoba. Podobnie trzeba coś z tymi schodami zrobić. Nie. Nie, bo za blisko siebie one by były wtedy. Um. Natomiast schody muszą tak zostać ze względu na okno. Nie można z nimi zrobić nic. E, teraz tak. Nie wiem, czy to zostawić czy nie. Mam takie mieszane uczucia na temat tego, bo jest to trochę tak, trochę takie no, na siłę Natomiast jakbym tutaj dał taką barierkę O No to by aż takie to złe nie było Nawet, nawet to fajnie komponuje Nie można temu zarzucić dosłownie nic Brak oświetlenia to je można w tym domu zarzucić, i spawnowanie się potworów, dlatego też to naprawimy. Teraz I zrobimy tutaj coś takiego. O, raz i dwa i pochodnia. Zobaczcie na to. I z tej strony mógłbym w sumie też coś takiego zrobić. ale trzeba by było tego na pewno więcej Szkoda, że z góry nie można wrzucać takich pochodni żeby tutaj jakoś sobie te pochody nie stały ewentualnie zniszczę to i zostawię same to i wtedy jeszcze tutaj ja wszystko tak symetrycznie pilnuję żeby było tego jest to taka operacja trochę trudna do wykonania. No niestety, na przykład w tym miejscu, no to ja nie widzę logicznego odniesienia, punktu odniesienia, żeby rzucić pochodnie. Nie jest to takie proste. Zawsze można by wszystko tutaj oświetlić pochodniami. Może tak by było lepiej. O. Może właśnie tak jest lepiej. Gdy wszystko jest tak oświetlone, bo dzięki temu mam pewność, a pewność jest ważna że się tutaj nic po prostu... O, złego nie zaspełnuje. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj dobrze są. Nie są dobrze. Są dobrze czy nie? Teraz to już się sam zgubiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tutaj jest niesymetryczne to okno. Ja jednak. A kto by się spodziewał? A jednak. No. Czyli w tym miejscu stawiam sobie tą barierkę. O. Nie, to nie wygląda fajnie. Ani trochę. Nawet, jakbym ją postawił w tym miejscu, tą pochodnię, no to to też nie wygląda fajnie. Chociaż może, może jest w tym jakaś metoda. Okej, okay, zniszczmy to. Staram się tych pochodni dawać tak dużo jak tylko mogę. Chyba nie najgorzej mi to wychodzi. No, dość dużo tych pochodni poszło. Chyba tak wystarczy. Tutaj są, tutaj też są. Tutaj nawet są i wszędzie są. Pochodnie. W tej części. W tej części po prostu ich brakuje, ale to jest rozwiązanie. Takie. Raz, dwa. Pff, nie wiem od, odkąd liczyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Eee, anyway, w każdym razie nie wiem, jak je teraz dać. Chyba tak jest najbardziej równo. Chociaż, zobaczcie sobie na to okno. To znowu nie jest równo, dlatego tutaj ten dom jest trochę pokręcony, ale nie aż tak bardzo. Ja się bardzo starałem przy jego budowie, żeby on był najprostszy na świecie, jaki tylko jest możliwe. I mam dylemat, jak teraz to rozstawić, tej pochodnie na tym. To jest dylemat życia. Te dwie barierki bym zostawił. Natomiast to, te pochodnie, to nie wiem, czy to jest potrzebne. Czy to jest konieczne w ogóle? Ewentualnie to zostawię. O. Niech sobie ona będzie jedna. Jedna taka. Nic się nie stanie, jak ona będzie jedna. Górę to w ogóle mam epicką, więc górę w ogóle zostawię. Odpuszczę sobie. No ale tak, mamy sporo schodów sporo tych dębowych desek sporo pewnie innych surowców, które czekają tylko na to, aby ich użyć. Um, dlatego myślę, że sobie jakieś tutaj właśnie takie stoliki zobaczcie. Coś takiego myślę, planuję. O, nawet fajnie to wyszło. Tylko to może bliżej jakoś. I stół. Rozumiecie, stół. Nie, ten stół za wysoki. Jest opcja na taki fajny stół. O, zobaczcie. Ups, trochę mi się y, o, omsknęło. A, ale okej okay. Ale jest chyba tak jak chciałem Chociaż nie do końca Nie, do końca Do końca jest perfekcyjnie Zobaczcie na to tylko Także, no to jest początek tak naprawdę tego co tutaj robię Jeszcze świeczkę bym na tym stole zapalił Sorki za zalagi Sorki Lagozaury. Jak pamiętacie, o świeczka na stole. Jak pięknie, jak atmosfera. Taka się zrobiła. Tutaj jest ciemno, tutaj też coś sobie zrobimy. Tam też. Nie, tam sobie nic nie zrobimy. Tam miała być tylko sypialnia. Ale mogę zrobić tutaj takie też świeczki. Gdzieś jakieś stoliki nocne czy coś. Bo miała być tam tylko sypialnia, więc będzie tylko sypialnia. No ale zobaczcie, że już jest inny klimat i o to właśnie chodzi. Myślę, że to sobie będziemy kończyć na livestreamie i robić na livestreamie coś takiego. Bardzo to jest fajne, mi się strasznie mega po prostu podoba, podobają takie rzeczy wszystkie, więc dużo tego mam zamiar zrobić na livestreamie, cały tutaj design domku zmienić. Piszcie co wam się podoba, co się wam nie podoba, jakie macie propozycje. No, i widzimy się pewnie dziś, albo jutro, albo za kilka dni na tym live streamie, kiedy będę to robić. Bo na pewno, właśnie będzie z tego live stream i będziemy się tam na pewno dobrze bawić. No, a to mi się mega podoba. Pozdrawiam Was. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, magicznym dzwoneczku. Na razie pa i cześć.